Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z Forza Horizon 2 i DLC związanego z Porszakami. No i co, ruszamy do dzieła. Pierwszy challenge na poziomie trudnym. Zobaczymy, czy faktycznie ten poziom trudny tutaj będzie odczuwalny. Oczywiście w dzisiejszym odcinku też przy okazji będziemy mogli potestować jedne z lepszych tutaj aut. Akurat w tym przypadku mamy tutaj Porszaka 911 RS. Jest to model z 2012 roku. No prawie 500 koni pod maską, więc raczej 201 km na godzinę temu samochodowi nie powinno sprawić problemu. Chociaż znając życie, twórcy przygotowali fotoradar pod jakimś kurde pewnie zakrętem, bo nie chce mi się wierzyć, żeby auto, które osiąga pewnie z palcem w pupie 300 km na godzinę, miało problem z 200, tak, tutaj kilometrami. I zaraz zobaczymy. Z tego co tam już na tej minimapce widzę, mamy 200 km na godzinę pokonać pod chyba lekkim zakrętem. Przynajmniej na minimapce wygląda to jak... Aj. Dobra, tutaj chyba się nic nie stanie. Mamy jeszcze minutę, więc najwyżej sobie to powtórzę. Ale wydaje mi się, że powinienem zdążyć. Będzie lekki zakręcik, o ile się nie mylę, więc trzeba tutaj nabrać prędkości i dosyć spory łuk tutaj obrać. Dokładnie. Fotoradar jest na zakręcie i to takim dosyć... No, uda się. Jest dobrze. Dobra, spokojnie. 210 udało się. Mimo, że miałem 209 na końcu, to zaliczyło jako 210. Dobra, mamy pierwszy teścik na poziomie trudnym. Zaliczony. Wiecie co, ja też wam pokażę, bo akurat tutaj mam tego Chevroleta najnowszego. Pokażę wam jeszcze takie małe porównanie. Myślę, że to jest fajna opcja, wziąć tutaj tryb zdjęciowy i wam zaprezentować ten model. Całą resztę aut, której wam nie prezentowałem w ten sposób, pokażę wam na końcu filmu. Tak, abyście sobie zobaczyli, jak wszystkie te Porszaki wyglądają z bliska. Myślę, że to będzie dla was ciekawe. Jak widzicie, RS 4-litrowy silnik. Prawie 500 koni, tam jest chyba 490 coś, więc... Naprawdę, fajne autko. 2012 rocznik. Z tego co wiem, będę też wykonywał dzisiaj challenge związany z też 911, ale nowszą, z 2014 roku i to z modelem Turbo S, więc dobra, koniec tego oglądania auta. Myślę, że co chcieliście, to zobaczyliście sobie. A teraz pojedziemy sobie właśnie wykonać kolejny challenge związany z... czekajcie, dobra, mamy tutaj... Wiecie co? Tutaj mamy 10 km. Zobaczymy sobie, czy Turbo SK jest bliżej. Jeśli będzie, sobie ją weźmiemy. Jest bliżej, dobra. 5,4 km, więc jedziemy. Auto, którym jeżdżę, to jest auto dostępne w DLC, które sobie trzeba kupić osobno. Tak jak wam mówiłem, w przypadku tych aut, no troszeczkę to kasy wynosi, ale postaram się właśnie zaprezentować aż te modele samochodów w jakichś różnych festiwalach, ponieważ wiem, że nie każdy jest sobie w stanie kupić te DLC. Nie każdy ma wersję na Xboxa One, wersja na Xboxa 360 niestety nie ma tych dodatków, na czym ubolewam, bo kurczę, raczej dużo by nie stracili, tworząc te pojazdy na wersję na Xboxa 360, a na pewno znaleźliby sporo kupców, którzy by tutaj zakupili sobie te DLC. Ale tak jak wam mówię, na pewno wam te materiały pokażę. W chwili obecnej, kiedy nagrywam ten materiał wideo, skończyłem już Wiedźmina, więc spokojnie teraz będzie można się skupić. O, brat bliźniak. Jestem ciekaw, wiecie co, też ciekawi mnie, dajcie znać, jeśli macie Forza Horizon 2 i gracie sobie w takim trybie swobodnym, jak na przykład teraz jestem, dajcie znać, czy te auta z DLC są dostępne u was, czy ich nie ma, bo ciekawi mnie to, czy nawet jeśli nie macie DLC, to możecie sobie w trybie zdjęciowym jakieś auta pooglądać, które napotkacie na ulicy. Myślę, że to by była fajna opcja i też jednocześnie na pewno by to w jakiś sposób zachęciło nowych przyszłych nabywców tutaj DLC. Bo jeśli widzicie jakieś fajne furki na mieście, oglądacie sobie je w trybie zdjęciowym, zatrzymując ekran, zatrzymując całą grę, to potem jak wam się autko spodoba, to pewnie byście, kto wie, może się zachęcili do tego, byłaby to fajna sprawa. Więc ciekawi mnie, czy te auta się normalnie
pojawiają. Czekajcie, co zrobimy tutaj jeszcze. Popisówę i dobra, pędzimy na... A, jeszcze kurde, jakieś auto nam to się wpieprzyło. Jedziemy sobie na kolejny challenge. Poza tymi właśnie dwoma dosyć sportowymi wózkami, które wam dzisiaj no mam w planach pokazać, tak, ponieważ jeden już pokazałem, drugi pokażę dopiero, bo tylko te challenge na poziomie trudnym zostało. Mamy też bardzo fajnego SUV-a, taka młodsza wersja Cayena, ale do tego przejdziemy za chwil kilka. Czekajcie, tam się wpakował, kurde. To auto jest tak szybkie, że dosłownie czasami ciężko wyhamować. Dobra, mamy tutaj kolejny ze ślicznych modeli ze stajni Porsche. Zaatakuj autostradę jadąc samochodem Porsche Turbo S. No to jest auto, powiem wam, z mojego punktu widzenia ładniejsze. Ogólnie, kurde, te auta, jak teraz patrzę, te nowe, jak gdzieś tam się widzi na mieście, to jest jakaś masakra, one są tak śliczne, te najnowsze modele. Czy to Audi, czy to BMW, czy to Porsche, naprawdę. Teraz inżynierowie, designerzy przede wszystkim tych nowych samochodów, naprawdę potrafią zdziałać cuda i praktycznie wszystkie te nowe samochody z najpopularniejszych marek niesamowicie mi się podobają. Ja akurat jestem, nie wiem, czy to źle, czy dobrze. Jestem bardziej zwolennikiem tych nowych aut. Naprawdę, jak widzę teraz coraz te nowsze auta z fajnym designem, to aż kurde chciałoby się mieć jakieś auto tak rocznikowo nieco młodsze niż ja mam. Ale niestety, żeby takie auto kupić, to trzeba sporo odkładać. Też oprócz tego, że auto jest młodsze, też oczywiście mamy nieco mocniejszy silnik. Kurde, fajnie by było właśnie, tak jak wam kiedyś mówiłem, nagrać taki odcinek gdzieś tam testowy na lotniskach, właśnie porównując przykładowo turbo, wersję właśnie Turbo S 560 koni z wersją prawie 500 konną właśnie w przypadku 911 RS, którą wam pokazałem przed chwilą. Fajnie by było zobaczyć sobie, porównać te auta. Zobaczymy też przy okazji, jaka jest maksymalna, tutaj jadąc autostradą możemy sobie to sprawdzić, jaka jest maksymalna prędkość tego auta i ewentualnie sobie potem porównać z jakimiś tam testami na YouTubie prawdziwych egzemplarzy tych samochodów. No 300 to jest spacer w pupie, tak jak wam mówiłem, ten i poprzedni model tutaj wyciśnie, to raczej nie jest problem. Widzicie też, prędkości maksymalne aut zależą od wielu czynników, jak pogoda, nawierzchnia, gumienie i tak dalej, i tak dalej. 318, no tyle wydaje mi się nieźle, masakra. No, też przy okazji tak muszę tutaj zwrócić uwagę na to, ile punktów zdobywam i oprócz tego, że mamy zdobyć 75 tysięcy punktów, musimy też dojechać w wyznaczonym czasie do mety, jednak wydaje mi się, że to problem nie powinno być. Kurde, zadanie na poziomie trudnym. Czas będzie tutaj przeszkodą, bo punkty tam zdobędę. Chwila, moment i zdobędę. Już tyle, kurde, co ja się naćwiczyłem tych punktów zdobywania na autostradach. To też tutaj skoszę kilka znaków z tego względu, że są dodatkowe punkty. I chyba już powinienem osiągnąć wynik prawidłowy, który... No właśnie, 100 nawet tysięcy. Teraz tylko dojechać do mety i mamy challenge zakończony. Kurde, ale te auto są piękne, naprawdę. Kurde, patrz na to auto i zakochać się można. Jeszcze w środku, na sam koniec, zobaczcie, jak to auto wygląda. No postarali się i inżynierowie gry, i inżynierowie tworząc to auto w rzeczywistości, w życiu realnym. Dobra, ja wam ten samochód jeszcze pokażę, oczywiście w trybie zdjęciowym, abyście sobie tak, wiecie, w lepszym świetle to zobaczyli. Żałuję, kurczę, że w takiej formie wam wcześniej aut nie pokazywałem, ale obiecuję wam, że na sam koniec po prostu stworzę materiał, gdzie takie auta, te, których wam nie pokazywałem w tym stylu, pokażę, abyście sobie zobaczyli, jak te samochody się prezentują. Widzicie tutaj w takim trybie zdjęciowym każde szczegóły tutaj można dojrzeć. Jeśli kogoś to interesuje, to sobie to zawsze może obejrzeć, a jak to kogoś to nie interesuje, to sobie może to przeskipować. Nie ma z tym problemu. No śliczne, śliczne. Gdyby tylko było tańsze, ale z drugiej strony, gdyby te auta były tanie, to kurde, ludzie by głupieli na ulicach. Dobra, mamy tutaj auto, o którym wam wcześniej wspominałem. Jest to oczywiście Porsche
Macan, czyli powiedziałbym, jest to taki mniejszy egzemplarz Cayena. Nie ma się co oszukiwać, ale takiego challenge'u mi brakowało, gdzie właśnie musimy tutaj przejechać przez różne bezdroża. Czekaj, żebym ty nie przypierdził jakieś drzewo czasami. Wow. No akurat z tego, co przed chwilą widziałem, mamy najmocniejszą jednostkę. Wiem, że jest wersja... Mało jest tych egzemplarzy, chyba tylko są 3 egzemplarze. Właśnie Macana, Diesel, gdzie chyba jest najsłabszą jednostką. Jest wersja benzynowa z silnikiem Spalamery, o której wielokrotnie wam opowiadałem. No i mamy wersję Turbo, czyli najmocniejszą. Zobaczymy, czy to coś da. Kurde, szybki challenge, ale... Boję się, że... Oczywiście korzystamy z tego, że auto jest no, terenowe, tak? Taki SUV-ik. Więc... Aj, chyba nie uda się, a jeśli się uda, to naprawdę fuksem. Czy jakiś przy tej wpadł jakieś osiągnięcie przy okazji. Damy radę. No serio, ile brakło? 2 sekundy, 3? Bez jaj, dobra. Szybka powtórka i jedziemy z tym tematem jeszcze raz. Ale fajnie, przynajmniej challenge tutaj sprawia jakiś problem, tak? Bo te dwa pierwsze raczej problematyczne nie były. Z palcem w tyłku, jak widzieliście, udało się je wykonać. Dobra, jedziemy. O, tu macie potwierdzenie, Macan Turbo z 2015 roku, czyli jest to jednostka najmocniejsza. No, przód tego auta przypomina praktycznie identyczny, powiedzmy to większy model, tak? Cayena. Których też od cholery widziałem w Wrocławiu, tego jest naprawdę mnóstwo, ale... Gdybym miał na przykład ten model wybierać, gdybym miał kasę oczywiście na to, to wolałbym sobie wybrać jakieś Audi. Q5 na przykład, czy coś w tym stylu. No jakoś... Ogólnie to auto mi się nie za bardzo podoba. Ta młodsza wersja, bo tak to nazywam sobie. Młodsza, mniejsza, ale też młodsza jednocześnie, bo to jest najnowszy model z 2015 roku. Nie wiem, co wy o tym myślicie, ale... Przynajmniej w moim odczuciu to... Dobra, już nic nie gadam, bo kurde, trzeba się skupić. To jest ciężki challenge, naprawdę. Tutaj wystarczy jedno uderzenie w jakieś drzewo i jest koniec, nie? Chyba mi się znowu nie uda, mam dosyć słaby czas na tym etapie. Powinienem mieć takie 5 sekund troszeczkę oszczędności. Fakty, dwa... Czekajcie, cofniemy sobie, bo... Ale mi tutaj zepsuły, kurde. Wszystko. Dobra. Ominiemy je z drugiej strony. Będzie wtedy... No właśnie, lepsze pole do skrętu. Ja pierdziule, jak ja dam radę to wykonać, to naprawdę z ledwością albo znowu kilka sekund zabraknie. Uda się? Kurde, znowu pewnie zabraknie. 2, 1. Ja pierdziule, udało się, nie wierzę w to. No i w ten sposób, jak widzicie... ale kurde, naprawdę, fuks, znowu fuks. No było troszeczkę wyzwanie, ale jak widzicie, da się to zrobić. No to już jest ostatni challenge, tak więc no nie za bardzo jest co robić tutaj więcej. Oczywiście, jeśli ktoś jeszcze, nie wiem, nie ukończył wszystkich zawodów, wszystkich tutaj różnych imprez, no to może sobie te auta brać na jakieś różne tutaj festiwale i sobie nimi tutaj jeździć, brać udział. Ja chciałem wam pokazać przede wszystkim te challenge, jak wyglądają, oraz wszystkie auta zaprezentować. Pokazałem wam wszystkie auta w ruchu, bo było 10 challenge, to znaczy się, nie 9, tylko 10 challenge, 10 samochodów było. Tak więc wszystkie wam je pokazałem, ale jeszcze chciałbym wam je zaprezentować, te których nie pokazywałem, czyli jeszcze 7 aut. Za chwilkę wam jakoś tam to fajnie wmontuję. Już bez mojego gadania tutaj pokażę wam to jeszcze tutaj właśnie ten model Macan, zobaczycie. Jak on się tu prezentuje. Nie podoba mi się. Jeszcze może przód ujdzie, bo on jest naprawdę identyczny jak w Cayenie, ale już bokiem za mały. Jeśli miałbym się decydować na duże auto tego typu, to wolałbym jednak troszeczkę wersję większą, nie? Tutaj mówię, chyba wolałbym jednak... Chociaż kurde, te nowe BMW X serii też są rewelacyjne, też mi się strasznie podobają. Ale to kurde, to muszą być chyba po 50 i to naprawdę mając dobrą sytuację finansową, żeby w takie auto zainwestować, szczerze powiedziawszy. Powiem wam ogólnie, że jedyne co jeszcze do tego bym dorzucił, to większą ilość challenge'y
oraz fajnie by było, gdyby jakieś zaginione auta można było odnaleźć, jakieś stare Porsche. Myślę, że to by była fajna ciekawostka, fajna sprawa, żeby móc sobie takie auto odnaleźć i sobie go naprawić. No i większa ilość zadań jakby była, to by było naprawdę spoko, ale ogólnie nie jest źle w związku z tym DLC. Myślę, że sobie warto w to zainwestować, szczególnie jeśli naprawdę lubicie grać takiego typu gry. Jeśli jesteście fanami motoryzacji, to raczej to jest pozycja obowiązkowa. Ja wam na koniec jeszcze pokażę te 7 aut, taką szybką prezentację, a już bez mojego komentarza. Tak więc obejrzyjcie sobie to, a ja wam dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Forza Horizon 2, ale już z innymi autami, które kupiłem w innych DLC. Trzymajcie się, cześć!